bardzo ciekawa nazwa. Ale zobaczcie. Czułam, że coś jest nie tak. Pomyliłam się, kiedy zbierałam umiejętności. Nie wiem, jak umieściłam to leczenie na prawym przycisku. Swoją drogą, tak mi się właśnie skojarzyło. W Diablo to już nawet barbarzyńca był bardziej rozmowny niż postać tutaj w Torchlight. Przynajmniej jak wchodzili do nowego miejsca, to się odzywali, a ten tylko "My mana is low". Znacznie mniej elokwentny. Mam nadzieję, że psu znowu nie odbije i nie zacznie rzucać na lewo i prawo zaklęć, bo to będzie przesada. Uczymy dalej zombie i inne stwory. Sporo tego tutaj. Oj, ktoś tłucze pieska. Au, 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 au. Już lecę ci na pomoc. My hero! Wow. Okej, okay, posprzątane. Teraz sobie pozbieramy znowu przedmioty. Au! Nie zauważyłam go. Boże, ja ślepny na starość. Nie przegapię żadnej skrzyni, żadnej beczce. A jak w podrodze pakuje się w tarapaty, to pół biedy. Jakoś sobie dam radę. Mwe, mwe. Oho, coś tam widzę. Ale najpierw posprzątamy tych tutaj. No, idź sobie. Idź sobie. Fajnie. Boże, jak ja nie lubię zombie. To mój topór, czy jakiś efekt zaklęcia, którego nie znam? O! Złoto! Pierwsza zasada. Nie przepuszczaj złotu. Złoto trzeba zbierać. Tutaj leć. Czemu one nie przychodzą przez portal? Przecież jak przejdą, to mają tam właściwie... No. Co to jest za portal? Jeszcze tam jakiś delikwent był. Coś tu jest? Interesting. Bardzo ciekawe. Wymienić czy nie wymienić? O, to jest pytanie. Chyba wygląda trochę lepiej w tym hełmie niż w tym kapturze. No i już nie jest dresiarzem. Wymagania masz, co? Dlatego na tym świecie są tacy ludzie jak ja. Schodzimy w podziemia, tłuczemy potwory i na tym zarabiamy. To się chyba sprzeda, jak już to dostanę. Jak mi się wydaje jakoś.
Szkoda mi tego odjechanego czepca. No, ale... Nie wygląda w nim za ciekawie, no. Nie ukrywajmy, że przystojny ani w ogóle to ta postać to nie jest. Konkursu piękności na pewno nie wygra. No, i się robi porządek powoli. A, skróty, skróty, skróty! Troszkę kasy wpadło do portfela. Znaczy, do sakiewki. Nie będę używała ryb, dlatego je sprzedałam. Znaczy, sądzę, że nie będę ich używała. Jakby się trafiło coś fajnego, to może bym użyła, ale mi się nie chce. Nie wiem, po co mam zamieniać mojego ślicznego pieska w jakieś stwory, z którymi walczyłam wcześniej. To przywołanie szkieletu mi się podoba. Skoro piesek rzuca zaklęcia na lewo i prawo, to może będzie też przywoływał szkielet. Oj! Co się dzieje? Kumam. Szkoda, że nie można zwoju odzyskać. Cóż, trudno. Przeżyją. Jakoś. I teraz tak. Tu? Czy gdzieś indziej? Mam tam troszeczkę tych mapek. Tutaj też mam troszeczkę tych mapek. I cały czas się zastanawiam, czy pójść na którąś z nich, bo tu widzę, że one nawet są na różne levele. Proszę je darować. No dobra. Skoro już otworzyłam ten portal, niech tam. Może mnie nie zabiją od razu. Może. Mam nadzieję. Jak widać, nie lubię wycinać ekranów ładowania, bo dosyć często w ich trakcie gadam też. Zmiana scenerii w końcu. Chyba będę częściej zaglądać do tych mapek. Szczerze mówiąc, tamta sceneria poprzednia mi się już troszkę przejadła. Ciekawe, czy będzie tutaj dużo fajnych rzeczy. Ta fontanna na przykład ładnie wygląda, ale z tego co widzę, niestety do niczego nie służy. Mało interaktywna jest ta gra. A niewiele rzeczy ma FPW. Te stworki mi strasznie przypominają te stwory z Diablo, z dżungli. Co to były? Doki Kurast, czy jakoś tak? Ups. Szkoda, że mapa nie aktualizuje się jeszcze wcześniej, w sensie, że nie ma... Wow, ale duży! Duży przeciwnik. W trzecim Diablo mają być potężni przeciwnicy, w sensie gabarytowo. To może być fajne, naprawdę. Pamiętam, jak u kolegi grałam w God of War. A właściwie to graliśmy w God of War. Robiłam za speca od Quick Time Eventów.
To naprawdę może być fajna zabawa, kiedy się ludzie wymieniają padem, grając w jedną grę. Szczególnie jeżeli każdy jest dobry w czymś innym. No i zawsze można się pośmiać z tego, co wyprawiają inni i poirytować się z tego, co nie wychodzi. Nam. Ten szkielet cały czas mnie myli. Wydaje mi się, że jakiś wróg za mną się kręci. Ups. O, jeden raz za dużo. To nie był mój cel. Mi się palec ześliznął z klawisza. Swoją drogą, a propos klawiszy, będę musiała sobie nową klawiaturę kupić. Ta jest pożyczona, ale ci. Potężny ogr po was przyszedł. Bezobrazy, ale ten facet naprawdę wygląda jak ogr. Brzydal. Uhu. Złoto. Okej. Większa grupa, to można było walnąć. I znowu dup. O matko, znowu. Się robi męczące. Rozdamy sobie punkty. Punkty, punkty. No, sądzę, że tak może być. W końcu inwestować trzeba też w obronę. Nie można się tylko na atak nastawiać. Szkoda. Chciałabym. Zbędne przedmioty won. Coś dużo tych zwojów idzie. Ale kurde, mogłam te mapy pochować do skrzyni. Nieważne. Ten mieczek fajnie wygląda. Ale niestety na wyglądzie się kończy, więc idziesz stąd, sio. Co? Jeden wstrząs fascynujący na szyjnik? Super. Szkoda w sumie. No ale cóż. To wszystko, okej. Ale kałuże. Ciekawe. To są takie wywernowate potworki. Wow. Podoba mi się to miejsce. Złoto to dobra rzecz. Oj, mimik znowu. No znowu mimik? One w stadach biegają, czy jak? Piesek znowu ma manię rzucania zaklęć.